może zastanawiasz się, czy te filmy, czy ten film, czy ten cykl publikacji, który właśnie rozpocząłem, jest dla Ciebie. Uważam, że tak, jeżeli Twoim celem jest praca z poczuciem własnej wartości. Narzędzia, które tu wykorzystuję, są wzięte zarówno z psychoterapii, jak i z coachingu. Czasami również pojawiają się jakieś elementy terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Mówię o wszystkich narzędziach, które są wykorzystywane wszędzie tam, gdzie celem pracy jest zdobycie świadomości samego siebie, czy samej siebie, i wszędzie tam, gdzie celem jest poprawa, podniesienie swojej samooceny. Szczególną grupą są osoby, które zakończyły terapię współzależnienia bądź terapię dorosłych dzieci alkoholików, albo w ogóle chcą pracować ze swoimi przekonaniami, z nawiązaniem kontaktu z samym sobą, własnymi uczuciami i zmianą różnych schematów, zarówno językowych, jak i schematów działania. Książka składa się z wielu elementów i ciężko powiedzieć mi zdecydowanie, co i skąd czerpię, jeżeli chodzi o źródła. Istotną rolę odgrywają tutaj elementy coachingu, który zdecydowanie różni się od powszechnie rozumianej terapii. Podstawą moich działań, tego co jest zawarte w tych ćwiczeniach, jest przekazanie Tobie innego oglądu na problem. Nie sugeruję Tobie żadnego rozwiązania, nie wywieram presji. A to oznacza, że nie otrzymasz tutaj żadnych gotowych rozwiązań, a jedynie swego rodzaju inspiracji do pracy z samym sobą. Tak w sumie rozumiem coaching. Jest to proces oparty na świadomości, działaniu i zmianie, które zmierzają do wykorzystania Twojego potencjału. Uważam, że każdy w sobie ma określone możliwości. Można powiedzieć, że przychodzimy na świat z określonym potencjałem, natomiast doświadczenia nasze, które mamy, nie pozwalają nam czasami na rozwinięcie tego potencjału. Zapoznając się z tymi filmami, czy wykonując poszczególne ćwiczenia, wierzę, że poszerzy się Twoja świadomość. Pamiętaj jednak, żebyś nie oczekiwała, czy nie oczekiwał niczego, natomiast spodziewa się wszystkiego. Wszystko to, co tu się wydarzy, będzie dla Ciebie dodatkowym prezentem. Myślę, że to jest dobre rozwiązanie, dobry kontrakt na początek naszej pracy. Właśnie, wspomniałem o kontrakcie. Proponuję Tobie zawarcie właśnie swego rodzaju kontraktu terapeutycznego, kontraktu coachingowego. Ja ze swojej strony będę dokładał wszelkich starań, żeby dokładnie wytłumaczyć różne ćwiczenia, różne zagadnienia, o których będę mówił. Natomiast Ty ze swojej strony będziesz uczestniczyć w tych ćwiczeniach, będziesz je wykonywać. I jeżeli cokolwiek z nich dla siebie wyciągniesz, to skontaktujesz się ze mną, wyślesz maila, komentarz. Dobra? To jest taki nasz kontrakt. Myślę, że w tych filmach znajdziesz wiele różnych elementów, o których już wspomniałem. Elementy coachingowe, elementy związane z terapią skoncentrowaną na rozwiązaniach, czy elementy pracy, które są oparte na grupach 12-krokowych. Pamiętaj jednak, że w żaden sposób nie będę Ciebie uczył coachingu czy terapii. Nie jest to moim celem. Jestem tylko i wyłącznie narzędziem dla Twojej pracy z Tobą, z samym sobą. Te filmy to również próba mojego spojrzenia na metody i narzędzia w taki sposób, żeby dostosować je jak najlepiej do pracy nad podniesieniem własnej samooceny. Jak zawsze, decyzje i działania zależą wyłącznie od Ciebie. Ja nie mam prawa ingerować w podejmowane przez Ciebie decyzje. Zresztą z tego punktu widzenia ingerencji w Twoje działania nie jest to możliwe, ponieważ film nie jest relacją. Nie ma tutaj relacji interpersonalnej, nie ma informacji zwrotnych. Podsumowując to wszystko, to Ty zdecydujesz, czy te filmy, czy ta wiedza, czy te ćwiczenia są dla Ciebie. Uważam, że tak, jeżeli chcesz podnieść swoją samoocenę. Możesz podejść do tego, o czym mówię, w taki sposób, że właściwie wszystko się może zdarzyć. Nie oczekując niczego, ale spodziewając się wszystkiego. A wtedy to, co się będzie działo, będzie dla Ciebie dodatkowym prezentem. Po prostu sprawdź. Zobacz, jak to jest. Jeżeli spodoba Ci się to, co mówię, to, co proponuję, po prostu tutaj wróć. Zapraszam serdecznie. Darek Dopierała.